Nadmuchanie koła w ciężarówce. Podłączamy pistolet bez wentyla, potem go tutaj zblokujemy, żeby leciało cały czas. Ale najpierw napełnimy koło plakiem. Nie żałujmy plaka, dajmy mu tam plaka. Trochę. Leci plak, leci. No trochę tego placa trzeba zużyć. Koła opony. Tu trochę więcej, żeby zapaliło. Elegancko. Podłączamy powietrze, blokujemy. A, tu jest zapalniczka. No i proszę, koło nadmuchane, reszta się dopali, tam oczywiście dmucha. Tu proszę podłączone, tu jest bez wentylka zaznaczam, a tu musi być podłączone do powietrza. Dziękuję, do widzenia. No na takie koło do ciężarówki to trzeba zużyć gdzieś z 1,5 do 2 minut wyskania tego plakiem. Bo ja wcześniej zużyłem tak z 0,5 minuty do minuty, to pierwsza próba była nieudana. Natomiast druga, jak robiłem tak jak tu na filmie, to się udała. Natomiast jak jest małe koło, to trzeba mniej plaka zużyć, a jak większe koło, załóżmy do koparki, to trzeba zużyć tego plaka trochę więcej. No i wtedy się to uda. A jak się nie uda pierwsza próba, to uda się druga.